Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Profi. Idziemy zabić niedźwiedzia. Idziemy zabić właśnie niedźwiedzia. Cholera, dalej tu jest. No jest. Ty Misiek, ale ja ci powiem jedną rzecz, fajnie by było. Jakbyś ty stamtąd wyszedł, nie? Za mało miejsca na walkę. Lepiej go wywabić. No czemu mnie bijesz, Misiek? To raz, a dwa, jak mam zmienić strzały? Ej, on mnie pokona, bo ja nie wiem, jak mam strzały zmienić, nie? Jak mam zmienić strzały? Ja pierdzielę. Ja pierdolę. Patrzcie, ja przecież strzelam. Chuj, niech mnie zabije. Zabij mnie. Nawet mnie zabić nie umiesz, no. Dzięki. Jak mam zmienić strzały na te zatrute? No spoko, fajnie. A środkowy przycisk myszy? No cholerka, nie mam totalnie pojęcia, jak zmienić mam na te drugie strzały. Nie wspominając o tym, żebym chętnie wszedł na gałąź, żeby mnie nie mógł atakować.
Aha, tylko na tą gałąź mogę wskoczyć. A nie mogę na niej siedzieć. Tak? Lara. Tak, możesz tylko przez nią przeskoczyć. No to zrobiście. Zabrał miejsce na walkę. Lepiej go wywabić. Już wiem. Ale kurna, czy tego nie mogli napisać, że strzał trzeba prawym i środkowym zrobić? Za mało miejsca na walkę. Tu się wyświetliło, dobre. Lepiej go wywabić. No chodź, gruby. Jak mnie jebnął? Na hita! Na hita! The fuck? Chyba cię porumało niedźwiedź, ty. No chyba go porumało. Niedźwiedź, powiem ci, że ja to ci współczuję, nie? I sobie też współczuję. Za mało miejsca na walkę. Go wywabić. Zyskałam trochę czasu. Cztery strzały wystarczyły, nie? Żeby go pokonać. A ja się tyle z nim męczyłem. Ja pierniczę, nie? Przejdź do sklepu, aby odebrać pakiet prezentów. No spoko. Tam jakiś odebrałem, jakiś kredyt dostałem 5000, nie wiem o co w ogóle chodzi. Dobra. Ale wiecie, że ja wrócę sobie do obozowiska oczywiście. Chcę sobie zregenerować wszystko to raz. Dwa. Zrobić strzały oczywiście, to wiadomo. Dwie zatrute. To po pierwsze. A po drugie, sprawdzę przy okazji, czy nie mam jakichś punktów umiejętności do rozdania. Jeżeli mam, to chętnie je rozdam w linę, żeby móc otworzyć tamtą jedną miejscówkę, która jest niesprawdzona przeze mnie do tej pory. Biegnijmy sobie szybko. Obozowisko jest tutaj, więc długo to nie będzie trwało.
Dobra. Możemy lecieć dalej. Nie wiem, kiedy tą linę będę miał dostępną w sumie. Ze strzałami, żeby móc to pociągnąć i wyrwać. To działa na tej samej zasadzie, co w poprzedniej części Tomb Raidera. Dobra, wspięła się. To lecimy. Tam jeszcze były strzały, to sobie je wezmę. Bo ich nie zebrałem. 3 strzały, spoko. Sorry, misiek, no. Musiałem. Robimy sobie zapisik. Mogłem tu chwilę wcześniej przyjść. Zlutować to wszystko. Spoko. Mniej więcej tak jak było w poprzedniej części. Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu. Jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Chazarów i góry Kaukaz. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków Imperium, ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nim. Tak patrzę, co tutaj jest w tym miejscu. Tak zerknąłem sobie z bliższej odległości. Dobra, tu po tej ścianie mogę wejść, ale czy tutaj czegoś jeszcze nie przeoczyłem? Nie. Nie wydaje mi się. Okej, okay, luknijmy sobie tutaj. No, został nam tutaj jeden artefakt. Ten artefakt jest tutaj w tym miejscu. No, ale niestety nie jestem go w stanie odkryć, ponieważ nie mam liny ze strzałą. Więc w sumie znalazłem tutaj wszystko na tym obszarze. Jestem z tego zadowolony bardzo. Moja eksploracja mnie zadowala. No i lecimy dalej, nie? Czemu ten kamień się tak świeci? Aha, no zleci, zjedzie, okej. Okay. Ze mną te numery. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym Szwetlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek, dzierżący prymitywną ikonę proroka, próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć. Jego choroba rozprzestrzenia się. Chyba wracam w to miejsce, z którego przed chwilą zaskoczyłem, ale... Teraz to ocenimy. Ta, dobra. Spoko.
Cholera, będzie zimno. No jak, taka gorąca działucha? O, skrzynka. Skrzyniunia. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Gdyby nie to, to by to nie była strzała. Pajza. Swego rodzaju paszport. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy cesarstwa mongolskiego. Napis głosi: mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa, z rozkazu imperatora, ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. No, więc jest dobrze. Czy tam nie było przypadkiem jeszcze czegoś? Mam takie wrażenie, że tu jeszcze można było popłynąć wcześniej. Nie, tylko moje wrażenie. Dobra. Płyniemy. Mamy drugi obóz. Bardzo mnie to cieszy. Więc się rozejrzyjmy jeszcze wokół tego obozowiska. Zanim z niego skorzystamy, żeby zebrać tu wszystko, co jest możliwe. Okej, myślałem, że tu jest jakaś jaskinia. Ale nie. Dobra. Bierzemy obóz. Mamy tu jakąś umiejętność na 100% już. Dokładnie. Dobra. Co tu jest? Znacząco zmniejszasz obrażenia od wybuchów i ognia. Nie sądzę, że mi to w tej chwili jest potrzebne. Możliwość obezwładnienia nieopancerzonego wroga podczas uniku poprzez naciśnięcie w odpowiednim momencie przycisku piątego myszy. Nie robię często uników, dobrze to wiecie, jak ktoś ogląda Wiedźmina, to wie jak ja, ale nie lubię robić uników. Tutaj mamy wydłużenie czasów precyzyjnego celowania z napiętego łuku. Zwiększenie ilości amunicji znajdowanej przy ciałach wrogów. No to na razie nie cierpię na to, więc mi to niepotrzebne. O, to może być przydatne. To nie takie. To mnie ciekawi, bo ja widzicie, jak eksploruję. Znajduję prawie wszystko, więc dochodzę do wniosku, że jeżeli za to, za znajdywanie czegoś, mogę dostać więcej expa, to mi się zwróci po kilku minutach, tak? Bo cały czas coś znajduję i będę dostawał za to więcej PD. Dlatego skuszę się na ten skill tym razem. Luknijmy jeszcze ekwipunek. Zróbmy sobie to. Ponieważ to nam może się przydać, będziemy mogli mieć więcej amunicji. Dokładnie, tu mamy 35 w tej chwili, a tutaj
A ja i tak często będę z tego łuku korzystał. Luknijmy jeszcze bronię. Czy tu jest coś do ulepszenia? Nie. Tutaj też nie można nic ulepszyć. A strój? Myślę, że zostaje biały, bo najlepiej będzie na skrył. Szuka podróż, dostępne lokacje. No to tutaj możemy i tutaj, tak? Mam nadzieję, że to nie są, że tutaj to jest ta cała mapa, tak? Do zwiedzenia, a nie tylko te trzy kawałki. A szczyt góry ukończono w 100%. Syberyjski ten ukończono w 94%, tutaj 37%. Dobra. Czas się chyba z wami pożegnać. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym już niedługo. Jeżeli wam się filmik spodobał, no to dajcie łapkę w górę. Subnijcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I zostawcie jakiś komentarz. Trzymajcie się. Na razie.